Do dwie mieszkania starszej Polkowiczanki zapukały dwie kobiety. Podające się za pracownicę Narodowego Funduszu Zdrowia, panie pro, pod pretekstem wykonania badania lekarskiego, weszły do mieszkania seniorki i natychmiast poprosiły o rozmienienie 200 zł. Przy okazji, rzekome pracownice NFZ zobaczyły, gdzie seniorka trzyma pieniądze. Pierwsza z kobiet pod pozorowanym wykonaniem badania lekarskiego. Odwróciła uwagę Polkowiczanki, a druga natychmiast ruszyła do miejsca, skąd Polkowiczanka wyjęła wcześniej pieniądze i zabrała stamtąd 5 tysięcy złotych. Policjanci po raz kolejny przestrzegają, szczególnie starsze osoby, aby nie wpuszczały do mieszkań nieznajomych, nawet jeśli powołują się oni na jakąś instytucję lub ważną sprawę. W razie wątpliwości, zawsze należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.